Podczas ciąży kobieta ma w sobie dużo hormonów, które mogą też doprowadzić do fluktuacji wzroku, fluktuacji ostrości wzroku. Może mieć tak samo progresję krótkowzroczności, może wada wzroku, krótkowzroczność może postępować, może się zwiększyć. Trzeba oczywiście regularnie badać wady wzroku i ta wada wzroku po urodzeniu dziecka powinna się znowu ustabilizować. Niemniej jednak mogą też występować zmiany rogówkowe, np. też po laserowej korekcji wzroku, dlatego jeżeli dlatego jak kobieta widzi zmianę ostrości wzroku podczas ciąży lub nawet po ciąży, zawsze zalecam kontrolę u okulisty. Jeżeli została wykonana laserowa korekcja wzroku, tak samo powinna zostać wykonana topografia rogówki, aby sprawdzić, czy nie ma tam zmian związanych z ciążą.